Siema! Siemano, siemano! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem Szymson i dzisiaj, prawda, pięknie doję wodę do samego końca. Ty zostawiasz w tym momencie łapkę w górę. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Dobra, nie dam rady całej. Ale teraz odpowiednio nawodniony mogę rozpocząć cudowny materiał kolejnego, prawda, przecudownego dnia. Ja witam was serdecznie, jestem oczywiście w Minecraft, Tak samo jak tam na przykład, patrzcie, takie, o, pokażę wam. Patrzcie widzowie, co mam. Minecraftowe płatki śniadaniowe. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak takie minecraftowe płatki, prawda, ja sobie, prawda, testuję. Znaczy tu sobie biorę taką płatkę, o kurę, tu. I ale pyszne płatki. No jeżeli chcecie zobaczyć pełną recenzję i zobaczyć moją pierwszą reakcję na te płatki, zapraszam was serdecznie na kanał Filip Szybka, ponieważ na kanale vlogowym taki otóż to jest właśnie tych płatków. I też w kilku innych słodyczy zrobiliśmy, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyszło, no to zapraszam, link w opisie. Zapraszam na kanał vlogowy szczególnie z tego powodu. A mi zakleiło mordę. Zapraszam was widzowie na kanał vlogowy głównie z tego powodu, że chcę tam dobić jak najwięcej subskrypcji, ponieważ zbliżamy się już do 100 tysięcy subskrypcji. Teraz ważna sprawa. Ten kanał ogląda ponad 20 tysięcy osób każdego dnia, zawsze. Więc przez kanał przewija się dziennie kilkadziesiąt tysięcy osób, więc po prostu błagam was. Tutaj, prawda, tą liczbę jesteście w stanie tak naprawdę chwila, moment sprawić, żeby ona była 100 tysięcy. Więc zapraszam was wszystkich na kanał vlogowy, ponieważ staram się tam. Vlogi się pojawiają i jeszcze fajne vlogi są przed nami. Naprawdę bardzo fajne, więc zachęcam, żeby się tam wbili. Dziękuję za 220 tysięcy tutaj na głównym, bo za to jeszcze nie podziękowałem, a wbiliśmy chyba z 2 dni temu. Dobra, przejdźmy do Minecrafta. Jak widzicie widzowie, jestem u siebie na chacie i musimy teraz, że tak powiem, zejść z powrotem na ziemię. Z tego powodu, że dalej mimo wszystko Milki słyszy jakieś głosy. Ona w ogóle, właśnie, ciekawe czy ona już rozwaliła tą głowę tego Lucyfera, bo mi się to bardzo nie podoba, że ta głowa tutaj w ogóle jest. I uwaga, uwaga, uwaga. Nie, no jest tam dalej, dlaczego to tam jest? Proszę to usunąć, proszę to usunąć. Nie chcę takich rzeczy mieć tutaj na Palionowie, a w szczególności nad moim domem. Jest to totalnie niefajne. Dobra, zaraz przyjdziemy się do Milki. Zobaczymy co tam u niej też w ogóle w tym wszystkim. Tylko tak, ja bym chciał uzupełnić sobie tutaj, że tak powiem, ja miałem więcej fajerwerek. Dlaczego ja mam ich tak mało? Dobra, nieważne. Ogarnijmy sobie jakieś narzędzia. Właśnie widzowie, nie wiem czy zauważyliście, ale nie mam netherite'owego hełmu, zgubił mi się gdzieś. Ktoś mi go ukradł i nie wiem gdzie jest totalnie, a potrzebowałbym go. Potrzebowałbym go z tego powodu, że że lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, idziemy do Milki, ponieważ ja chyba, ja w sumie tutaj nic nie potrzebuję. Pójdziemy z nią pogadać, zobaczymy jak się u niej, że tak powiem, sytuacja miewa, bo to, że ona coś takiego wybudowała, to jest naprawdę niedobre. Tym bardziej, że ona jeszcze jakieś inne rzeczy tam na dole budowała, to jest jakaś skrzynka. Skrzynka po prostu z książką, dobra, przeczytajmy sobie to. Żegnajcie, wiem, że Lucyfer chce mnie wykończyć i zawładnąć moim umysłem. Dla dobra was wszystkich lepiej będzie jak odejdę. Nie szukajcie mnie, ale gdyby coś się działo, możecie mnie znaleźć idąc na południe od Palionowa. Kocham was. Milki. Ej, o co tu chodzi? Ej, nie, to jest niemożliwe, ona jest na dole. To jest jakiś nieśmieszny żart po prostu. Ktoś tutaj, że tak powiem, troluje. Zamykam drzwi, idę zobaczyć. Dlaczego tu nie ma tego drewna? Co się wydarzyło? Co tu się dzieje z tym domem? Dlaczego tutaj nagle znikają jakieś bloki i tak dalej? Zejdźmy na dół, zobaczmy czy ona tam jest. Na bank tam jest. No nie, no nie wierzę, że ona odeszła. To jest niemożliwe. No po raz kolejny, żeby tutaj jakieś takie sceny się działy. Tutaj, to jest właśnie to, co ona wybudowała. Halo, Milki! Halo! Halo! No nie, no naprawdę jej nie ma? Ej, nie, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart. To się nie dzieje naprawdę. Ej, no nie gadajcie, że ona faktycznie uciekła. Tutaj? Halo, czy ona coś wybudowała nowego? Nie, nie, dobra, czyli jest wszystko, że tak powiem, chociaż tyle pozytywnych informacji. Ej, ale naprawdę? Ej, kurde, wciągłem, chciałem przejść na drugą stronę. No dobra, już nieważne, tam na dole jej nie było. Poszukajmy jej gdzieś, ej, bo to się zaczyna robić naprawdę nie fajna sytuacja. Ona gdzieś miała kota. Tylko gdzie ten kocur teraz jest? Już nie chcę go zakopywać, nie teraz, ale ogólnie bym chciał go znaleźć, bo jeżeli nie ma kota, to możliwe, że kot poszedł z nią gdzieś. Dobra, zobaczmy tutaj, czy tutaj tu było chyba jakieś miejsce dla tego kocura. Ej, nie ma tego kota. Nie ma tego kota. Ej, dobra, to jest, to niedobrze się składa, to się bardzo niedobrze składa. Ej, dobra, gdzie jest ten kocur? Proszę, żeby on tu gdzieś był. Proszę. Jeżeli go tu nie ma, to znaczy, że zabrała go ze sobą. A ja go tu nigdzie nie widzę. No nie, no naprawdę. Dobra, piętro wyżej. Halo, kocur, kocur. Halo. Gdzie jest ten kocur? Nie, no naprawdę, tu? Nie ma. No dobra, jeszcze piętro wyżej. Halo, czy jest tu ten kocur?
No nie, no naprawdę? Axelotla porzuciła? Nie, no dobra, widzowie, tak być nie może. Dobra, ja w takim razie, nie no, ja muszę iść za nią w takim razie. No nie, no nie ma takiej możliwości. No kurde, ja już tutaj miałem jakieś, prawda, plany, żeby to jakkolwiek ją, że tak powiem, uratować. Ja biorę tą książkę ze sobą, pokażę jej to, co ona to napisała i tak dalej. Powiedziała, że, gdzie to napisała? I idąc na południe od Palionowa. Dobra, czyli Palionowie to jest, południe, Palionowie, Boże, południe. To jest tak, S to jest południe, czyli musimy iść w tamtą stronę, czyli ona w tamtą stronę gdzieś poszła. Dobra, czekajcie, przygotujmy się na to wszystko. Ej, tak nie może być w ogóle, co to ma być? Dlaczego ona odchodzi i w ogóle nic nie mówi? Zero konsultacji ze mną takich rzeczy. Nikomu nic nie ten, tylko nagle sobie po prostu że tak powiem, takiego focha szczela i po prostu bierze i wychodzi i w podróż jakąś wyrusza. Dobra, zabierzmy jakieś rzeczy, żebyśmy mieli byli przygotowani na tą podróż, więc weźmy sobie tak, z dwa staki chleba, zabierzmy jedną skrzynkę, zabierzmy to, te deski odłóżmy tutaj, deski też w sumie nie wiem, czy są nam potrzebne, możemy zabrać je ze sobą, dobra, weźmy sobie tak z pół staka drewna po prostu, to nam wystarczy na pewno, weźmy sobie tak z pół staka żelaza, jakby co, w razie czego, aczkolwiek mamy narzędzia, więc to raczej nam nie będzie potrzebne, mamy elytrę, mamy fajerwerki, przydałyby się pochodnie jakieś, tu mamy jakieś 7 pochodni, mało, ale możemy sobie dorobić, dobra, weźmy te fajerwerki, fajerwerek teraz to już w takim razie nam nie, że tak powiem, nigdy za wiele, dobra, zabierzmy tak, zabierzmy tą tabliczkę, jakbyśmy chcieli coś napisać w międzyczasie, gdzie jest, zostawić jakąś informację, weźmy to, jak już mamy tabliczki, to weźmy ich więcej, co potrzebujemy jeszcze, nie mamy łuku w ogóle, ja tak ogarnąłem właśnie, że ja łuku nie mam w ogóle na Palionowie, nigdy go tak jakoś nie robiłem, zapomniałem o nim całkowicie, dobra, weźmy sobie jedno wiadro wody, pochodnie musimy dorobić, więc weźmy to, zróbmy sobie tutaj od razu z tego, co już mam, bo najwyżej zbierzemy po drodze coś jeszcze, więc zróbmy patyki, okej, zróbmy tak, dobra, patyki weźmy, mamy pochodni trochę, zabierzmy jeden stak, albo pół, nie, no dobra, jak już biorę to cały. Tak będzie dobrze, dobra, weźmy to i weźmy sobie tak jeszcze ze stack kobla. Dobra, i to jest wszystko, co nam tak naprawdę jest potrzebne do tej podróży. No więcej to już chyba... A, wiem, co jeszcze nam się przyda na pewno. I to jest oczywiście, rzecz jasna to jest, że to jest oczywiście tarcza. Więc zróbmy sobie na szybko tarczę, bo, że tak powiem... A, zróbmy sobie tarczę na szybko po prostu. To jest tak, tak, dobra, mamy tarczę. Okej, okay, jesteście przygotowani na podróż. Dobra, lecimy. Nie ma to tamto, ja lecę w takim razie na południe, tak jak zostało to napisane. Lecimy w tamtą stronę za Emilią i po prostu zobaczymy, gdzie ona zaszła w ogóle, bo to jest nienormalne. Co to tam jest? Kolejna jakaś chmura? Tam coś jest, kurczę, o co tu chodzi? Ja nie wiem. W ogóle, ja nie gadałem już od dawna w ogóle z Palionem ani z Dave'em, no te, ostatnio było coś, tylko z nutą Paliona tam było jakiś związek, to po prostu wtedy ze sobą gadaliśmy, nie zrobimy sobie łódki, dobra, zróbmy sobie już łódkę w ten sposób, bo o łódce zapomniałem faktycznie, robimy tak, tu, odłóżmy to tu, zabierzmy crafting, Dobra, i wyruszamy w podróż. Gadałem tylko z chłopakami, jak tam nagrywaliśmy jakiś film do Pawła, ten związany właśnie, co jeżeli nie widzieliście, to związane też z nutą właśnie jego USA i tak dalej, więc wtedy z nimi gadałem, ale tak poza tym w ogóle nie gadałem i właśnie to mnie mocno przeraża. Co to jest? O co tu chodzi? Czy to są jakieś rzeczy, co Milki zostawiła, czy to... Nie, to raczej nie są po niej rzeczy. Dobra, lecimy dalej. Ona napisała, że na południe leci, więc trzymajmy się po prostu pionu i lećmy przed siebie i zobaczymy, dokąd nas to zaniesie, no bo... Ojeny, no co ja mam powiedzieć, no moim zdaniem tutaj jest, że tak powiem, w ogóle ten domek, czyli to jest domek, to jest chyba Palionki. Chyba to było Palionki, tak już mi się, już nie wiem, już się mylę, ale co chciałem powiedzieć, że no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, że Milki tak uciekła po prostu, że tak po prostu bez zapowiedzi po prostu sobie poszła. Nie rozumiem tego, dajcie mi znać w komentarzach, widzowie, gdzie ona poszła i czy daleko jest od Palionowa na to południe, bo no nie podoba mi się to, mega mi się to nie podoba, że tutaj taka sytuacja jest, tu jakaś owca się topi. Pomogę ci wyjść na brzeg. Ojejku, nie pomogłem. Dobra, lecimy dalej. Tutaj była wioska kiedyś tam, pamiętam, że tutaj wioskę kiedyś znalazłem. Chyba tam za tą górą jest, tak na wprost od nas jest wioska. Może tam się zatrzymała, sprawdźmy to. Trzeba takie rzeczy sprawdzać, bo nigdy nie wiadomo. Tutaj las świerkowy, to wiem, że ten, tam nic nie. Dobra, lecimy tu, przejdźmy przez ląd, bo tak będzie chyba najlepiej tutaj, że tak powiem, się przedostać. Z tego powodu, że liczę na to, że ona została jeszcze w tej wiosce, że nie zdążyła za daleko odejść. No bo jeszcze wczoraj była, więc to ona musiała dzisiaj odejść, więc tak naprawdę, no, nie było, że tak powiem, czasu. Nie było czasu na to, żeby ona mogła daleko odejść, wiecie, o co chodzi. Więc wydaje mi się, że na spokojnie mamy czas na to, żeby ją znaleźć i wydaje mi się, że zatrzymała się w tej wiosce. No po prostu nie może to być, że się nie zatrzymała. Halo, Milki? Halo, Milki?
Jesteś tu? Proszę, powiedz, że tu gdzieś się zatrzymałaś. Proszę, proszę, tu jest jakiś, tutaj nic nie ma. To będzie jakiś domek, nie wiem, może ona przejęła jakiś domek u wieśniaków czy coś, tu nie. Tutaj, że tak powiem, wszystko w normie. Boże, ta wioska w ogóle stoi w miejscu tak jak była, jak ja tutaj ostatni raz byłem, tak jest teraz. No nie, no to jest smutne i ona, jej tu nie będzie nigdzie naprawdę? Nie, no ej, tu świecąca dynia jest? Biorę! Dlaczego nie? Pierwszy raz widzę świecącą dynię w tym Minecrafcie teraz na Palionowie. Ej, tam coś jest? Ja mam elytrę w ogóle, dlaczego ja na piechotę lecę? Ja nie mogę, dobra, lecimy w tą stronę. Dobra, teraz mamy, że tak powiem, o wiele szybsze. Ej, w ogóle to tutaj miejsce? Przypomina wam to coś? I mi tak flashbackiem teraz poszło z czasów, jak było Palionowo dwójka. Tam były takie dinozaury przez jakiś czas były i po prostu tam w takim, pod takim łukiem było portal zrobiony. Nie wiem, czy pamiętacie, jejku, to było bardzo dawno, to było bardzo, bardzo, bardzo dawno. Więc tak mi się teraz po prostu przypomniała taka sytuacja. Dobra, lecimy w tą stronę, ona tu gdzieś na górę, może stańmy na górze i zobaczmy z góry, czy tutaj coś jest. Tamtej wiosce jej nie było, zobaczmy dokąd nas to zaprowadzi, bo ja tutaj, że tak powiem, jeszcze tak daleko w tą stronę to nie leciałem. O, wow, wow, ale jesteśmy wysoko, Boże. Dobra, jak to wygląda? Tam jest portal jakiś, okej, tam musimy pójść to sprawdzić. Tam się... Ej, tu znowu jest takie coś, to jeszcze lepiej wygląda, jeszcze bardziej wygląda jak to, co mówiłem. Tutaj był portal i był taki łuk i w tamtą stronę była gdzieś ta wioska. Kurczę, może to jest ten sam świat, widzowie. Może uda nam się tam gdzieś dotrzeć. Dobra, lecimy tam. Lecimy, może wrócimy na Palionowo 2. O kurde, nie no, raczej wątpię, żeby to było tu, no my daleko odeszliśmy jednak, ale to wszystko wygląda tak podobnie, naprawdę. Dobra, miałem sprawdzić ten portal, czekajcie, gdzie on był? Gdzie był ten portal? Dobra, tutaj muszę się rozglądać, tutaj gdzieś milki nie ma. Dobra, portal jest niedokończony, ale zobaczmy, czy są tutaj rzeczy jakieś w skrzynce. Są, czyli tutaj raczej nikt nie przyszedł. O ty wariacie, tu jesteś. O ty kurde, dobra. Top się. O ty! O nie, zabiłem cię, ja chciałem cię zrzucić na dół, dobra, żebyś się tam topił do końca swych dni. Dobra, zróbmy tak, zabierzmy sobie uruchommy ten portal może, nas do kogoś zaprowadzi w sumie, tak mi się wydaje, że mogłoby się coś takiego wydarzyć. Rozwalmy to, mamy netherite'owy kilo, więc jesteśmy w stanie to rozwalić. Ej, ale przygoda nam się robi teraz, ja nie spodziewałem się takiej sytuacji, chciałem porozmawiać z Milki i nie wiem, dlaczego jej nie mogę znaleźć dalej, to mi się nie podoba. Ej, co jest? Dobra, rozumiem, przekaz. Dobra, zróbmy tak. Jeszcze jedno to musimy rozwalić. Tylko nie. Tam było w skrzynce czym to zasilić? Chyba było. Tak mi się wydaje. Tak mi się kojarzy, że widziałem to, że tam było czym zasilić. Więc musimy to zaraz sprawdzić. Dobra, o, rozwalone, dobra. I było czym? Było, dobra, uwaga, zasilone. Dokąd nas to zaprowadzi? Pytanie. Czy ja tam chcę iść? No, jak już zrobiłem ten portal, to czemu by nie? Tylko ja tam tylko wszedł i zobaczył, czy... O, tu jest, po drugiej stronie to złoto, fajnie, chciałem je zabrać właśnie. Zobaczmy tylko, dokąd nas zaprowadzi ten portal i zobaczymy, czy jest to jakieś miejsce nam znane, czy nie. Wow. No dobra, jest git. Halo, Milki, czy tutaj jesteś? Nie ma jej tu. Nie, no dobra, tutaj nie widzę nic. Dobra, tutaj nie ma jej. Niestety. Dobra, lećmy w takim razie z powrotem. Lećmy dalej, bo ten portal nie był uruchomiony, więc mało prawdopodobne było, żeby ona tutaj była. Ja chciałem tylko zobaczyć, dokąd ten portal ewentualnie mógłby prowadzić. Ale to dalej nie jest miejsce, w którym ona by mogła być. Dobra, podlećmy do góry. Polećmy w tamtą stronę, szukajmy miejsca, gdzie się coś świeci. Bo może ona ma tutaj jakieś swoje miejsce, w którym, że tak powiem, się osiedliła, wiecie, tak chwilowo chociażby, nie? Istnieje na to pewne prawdopodobieństwo, że tak by mogło być. Aczkolwiek nieduże. Nie no, widzowie, nie mogę jej znaleźć. Nigdzie tu nie ma żadnych... Nie ma tu nic, widzowie, nie wiem, już mam dosyć. Nie wiem, czy ona w ogóle w tą stronę poszła, czy już czegoś nie pominąłem na przykład. Szukam jakichś świecących punktów, tam coś się świeci, dobra, zobaczmy to miejsce. Szukam świecących punktów, bo... A nie, to jest ta liana, taka jeny, ona jest tak trolująca. Nie, no nie znajdę nic, no kurde. Dobra, tu się coś świeci. O, jest, są jakieś drzwi. Dobra, zobaczmy to. O co tu chodzi? Halo, dobra, tu jest jakieś łóżko. To by pasowało do Milki w sumie. Że ma tutaj łóżko, jest skrzynka pusta. Czy to jest miejsce, w którym ona jakby się zatrzymała i poszła gdzieś dalej? Ej, kurczę, nie wiem. Ej, może tak być. Czekajcie, przelecę się trochę dalej jeszcze, zobaczę, co tutaj się kryje przed nami. Tutaj. Tam się coś świeci jeszcze. Tam się coś świeci na dole też, dobra, sprawdźmy najpierw na górze. Tutaj jest lawa pulka, to nie. Dobra, sprawdźmy na dole, tu. Wleźmy do tej kopalni. O, dobra, co tu się świeci? O nie, to są te liany.
To nic takiego, dobra. Tutaj nie ma nic, tam się coś świeci, też są te liany. Dobra, no nie ma tu naprawdę nic. Tu jest coś. O kurczę, jaka kopalnia duża. O kurde. Wow, prawie zginąłem. Prawie zginąłem tutaj. Dobra. Dobra, tu. Zwiedźmy na szybko kopalnię. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, wylećmy stąd. Wylećmy i teraz tak. O, tu jest jakaś wioska. Może tu się zatrzymała. O, proszę, 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 żeby było tak, że ona tutaj się zatrzymała. Halo, Milki? Jaka wioska dziwna. Jaka wioska, ale znalazłem miejsce. Co tu się dzieje? Dobra. Halo, Milki, dobra, czekajcie, sprawdźmy domki. Czy jest tu gdzieś jakiś domek? Tu, ten pasuje mi do Milki. Ona by tutaj mogła mieszkać. Dobra, tu? Halo? No nie, tu nic nie ma. Jest jakiś papier tylko i jakiś ziomeczek tu chce ze mną się bić. Dobra, nic mi nie może zrobić, wariacie. Dobra, tu zobaczmy. Wow! Wow! Co tu się wydarzyło? Jezu, dobrze, że miałem tą zbroję. Dobra. Tutaj jest jakiś wieśniak, to nie. Zobaczmy, że w skrzydze jakiejś informacji nie ma nic. Dobra, przejdźmy tu. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Halo? Tu nic nie ma. Nie, no zostawcie mnie, dajcie mi spokój, jak chcę tylko Milki znaleźć. Dlaczego wy mi tutaj robicie tak pod górkę? Tam coś się świeci, to jest jakaś lawa, dobra, to nie. Tam nic nie ma, dobra. Tutaj jeszcze zlećmy tu. Zobaczmy, jak tu wygląda. Nie, no tu nie ma żadnych domków więcej. Tu jest jakiś domek jeszcze. Halo, Milki? Halo? Kompas jest jakiś, dobra, weźmy kompas. Może nam się przydać kompas w sumie. No więc weźmy sobie go. Dobra, tak. I wiecie co? I nie ma tu jej. Kurde, no nie ma tu. Nie ma tutaj żadnych śladów. Nie, no dobra, czekajcie. Ja wrócę z powrotem do tego domku. Może ona gdzieś wyszła po prostu. Może jeszcze nie zdążyła się tam osiedlić. Może ona tu gdzieś jest w okolicy. Ja tam poczekam po prostu w tym domku i zobaczę. Może ona wróci tam jeszcze i się z nią spotkam na przykład. To od razu odpalę nagrywanie, jak się z nią spotkam. No ale póki co, widzowie, to nie mam, że tak powiem, zielonego pojęcia, gdzie ona może być. Dajcie mi znać w komentarzach, czy była tutaj i jeżeli była, to gdzie, w którą stronę poszła. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro, cześć. Pa, pa.